Witajcie moi drodzy, ja już jestem w Łodzi. Dzisiaj jest pierwszy taki dzień ogarnieniowy. Wczoraj wróciliśmy, w sumie gdzieś byliśmy w Łodzi około 14. Ale wiecie, po podróży byłam strasznie zmęczona, nic mi się już nie chciało robić. Wstawiłam tylko jakieś pranie, na szczęście miałam przygotowane w zamrażalniku spaghetti i krem z brokułu, więc nie musiałam zaczynać od jakichś zakupów, od gotowania, więc to wszystko będzie dzisiaj. Zaraz jadę do Lidla na takie duże zakupy, bo lodówka pusta. Teraz przywiozłam córkę do szkoły i postanowiłam, że sobie troszkę z Wami pogadam. Wczoraj, tak jak już mówiłam, no jakoś tak starałam się odpocząć. Myślałam, że już dzisiaj będzie taki spoko dzień, ale no niestety czuję się jak rozjechany kapeć, nie wiem, nie wyspałam się, jeszcze może, nie wiem, jetlag mnie dopadł i jakoś tak, nie wiem, czuję się i wyglądam niewyraźnie, ale to nic, trzeba się, wiecie, wziąć do kupy, jakoś ogarnąć i zacząć takie normalne życie. Już rano sobie poprasowałam pierwszą partię rzeczy, które wczoraj wyprałam. Zaraz będę wstawiała kolejne pranie, jak tylko wrócę do domu. No i tak, takie to wiecie, taka codzienność, dopadła mnie rzeczywistość. I tyle, także będę się odzywała do Was później, pokażę Wam, co kupiłam w Lidlu. Mam też w planie nagrać taki, tylko nie wiem czy właśnie, czy to będzie osobny filmik, czy tutaj w tym vlogu pokażę Wam, co przywiozłam z Meksyku, bo w sumie troszkę jest tych rzeczy, także tak. Zapraszam Was do oglądania dzisiejszego vloga i łapiemy się później. Słuchajcie, wróciłam już z zakupów z Lidla i pokażę Wam, co tutaj mam. Więc tak, tu wzięłam takie jeszcze 4 paczki lodów kokosowe, tu są jakieś tofi i jeszcze 2 paczki takich sherry. Te sherry miałam, bardzo dobre, a te kokosowe też miałam, te są jakieś nowe, tak nie znam, ale generalnie bardzo dobre są te lody, a niedługo sezon na lody się skończy, więc jeszcze póki co wzięłam. Tu mam takie małe marchewki, będę dzisiaj robiła takiego kurczaka curry z warzywami, to one mi się akurat te marcheweczki przydadzą. Tu mam takie większe marchewki piona soki, włoszczyzna, bo muszę ugotować jakąś zupę, myślę o kalafiorowej, więc kupiłam też kalafiora. Tu mam cebulę, buraki na sok, brokuły, tu jeszcze nie wiem, jakiegoś drugiego dania. Tu mam zestaw takich surówek, rzodkiewki. Miałam ochotę na kanapkę taką z twarożkiem, z rzodkiewką, ze szczypiorkiem na śniadanie, bo dawno już nie jadłam czegoś takiego. Tutaj mam pieczarki, to też do tego kurczaka, chusteczki, ogórki takie gruntowe na sok. Tu taki jeszcze jeden ogórek do kanapek. Wzięłam 5 papryk, te zielone będą do soku, też do tego kurczaka, 2 pomidorki, awokado. Tu mam kiwi, szczypiorek, tu mam maliny, jeżyny, borówki, to dla mojej córki do owsianek i tak po prostu do jedzenia, brzoskwinie, tu mam tą piramidkę smaku, bo wydaje mi się, że już skończyła mi się. Wzięłam takiego zwykłego tuńczyka w oliwie, bo czasem nie lubię sobie zrobić taką zapiekankę z tuńczykiem, z kukurydzą i z żółtym serem. Tu jabłka, nie wiem czy już mówiłam, do soku, serek carski, bardzo dobry, tu kupiłam taką wegańską wędlinę dla siebie. No wędlina też jest całkiem spoko. Także tak, tu mam ketchup, mleko, tu kupiłam bułki zwykłe i takie żytnie dla mnie, makaron. Wzięłam 2 paczki takich sajgonek warzywnych, że nie chciałabym się gotować, żeby były w zapasie. Tu mam winogrono. Mam też ser Golda Wiórki do pizzy. Do pizzy tutaj sobie też kupiłam. Tu wzięłam, dawno już w Lidlu nie było dorsza takiego bez skóry, więc teraz to wzięłam. Tu mam pierś kurczaka i nóżki, takie pałeczki, to zrobię na obiad takiego kurczaka curry z warzywami, już chyba Wam mówiłam, do hot dogów bułki.
śmietana, 2 twarożki ze szczypiorkiem. Tu wziąłam taką tortillę dla mojej córki. Wydaje mi się, że będzie jej smakowała. Jeszcze nigdy tego nie kupowałam. Tu dla drugiej mam takie 2 boksy sushi. Kurki na jutro do jajecznicy. Tu wziąłam sobie taki smalczyk wegański, kukurydzę, jogurt naturalny, mini mozzarella. Tu wziąłam takie korniszonki, ogóreczki. One są wersja z miodem. Były jeszcze z chili i zwykłe, ale tych nie jadłam, to spróbuję. Może będą smaczne. Tu mam trochę przysad, czosnek, paprykę wędzoną, curry, jakieś takie, to już Wam nie będę pokazywała. Banany, awokado, ketchup, mleko zwykłe, takie bez laktozy. No i to wszystko, słuchajcie. Całe moje zakupy, no trochę jest tego, ale nie mam nic w lodówce, więc będzie zapas na jakiś czas. No i to moje dzisiejsze śniadanie. Bułka żytnia z twarożkiem, z rzodkiewką i szczypiorkiem. Tutaj mam jeszcze zaparzony mój czystek i zjem sobie w towarzystwie mojego nowo zakupionego wrzosa w Lidlu. Cześć kochani, witam Was dnia następnego z samochodu, bo czekam na swoją córkę, która za chwilkę kończy lekcję. Wróciłam właśnie od pani kosmetyczki, bo odświeżyłam sobie manikir. Odświeżyłam sobie manikir dłoni i powiem Wam jeszcze, że dzisiaj w ogóle bardzo źle się czuję. Nie wiem, ten jetlag mnie nie opuszcza. Jakoś nie jestem w stanie się pozbierać. Obudziłam się w ogóle o jakieś, nie wiem, 4:00. Nie mogłam zasnąć do 6:00. O 6:00 już wstałam, bo stwierdziłam, że nie ma sensu dalej spać, bo i tak o 7:00 miałam nastawiony budzik, bo musiałam odwieźć moją córkę do szkoły. Dzisiaj na szczęście jeszcze mam wolny dzień, więc wiecie, tak na luzie. Porobiłam w domu jakieś tam rzeczy, prasowanie, gotowanie. Jo, jakieś 11:00 już miałam wszystko zrobione i poszłam spać na 1,5 godziny, bo stwierdziłam, że jak się prześpię, to może będzie trochę lepiej. A później byłam umówiona właśnie z panią, więc musiałam stać. No i tak, teraz czekam na moją córkę. Nie wiem, jak ona w ogóle daje radę, bo poszła na 9:00, a o 15:35 dopiero kończy. No ale przed chwilą napisała mi, że wszystko ok, że czuje się dobrze. Zresztą cały dzień byłam z nią w kontakcie właśnie, żeby jakoś tam nadzorować, bo no, mam nadzieję, że ona nie czuje się tak jak ja, że czuje się rzeczywiście lepiej, bo o ile w tamtą stronę, słuchajcie, w Meksyku nie było mi kompletnie nic, czułam się rewelacyjnie, po prostu wyspałam się parę godzin i później było już wszystko w porządku, przestawiłam się momentalnie, o tyle w tą stronę jest mi dużo trudniej, no. O czymś to świadczy widocznie. Tamten klimat, tamten czas jest bardziej dla mnie nie ten, no. Także tak, zaraz jedziemy do domu, zrobimy obiad. Mam na szczęście wszystko już naszykowane. No i odezwę się do Was później, może Wam właśnie pokażę, co kupiłam w Meksyku, co przywiozłam z Meksyku, bo już od jutra będziemy rozdawać te niektóre rzeczy, bo niektóre nie są dla nas, są w ramach prezentu dla naszych bliskich, także tak. No dobra, kochani, to w skrócie tyle i odezwę się do Was później. Pokażę Wam, co przywiozłam z Meksyku i pierwsze dwie rzeczy mam na sobie. Po pierwsze ten t-shirt. T-shirt, w ogóle historia jest taka, że strasznie chciałam sobie kupić jakiś t-shirt w Meksyku, ale tam w Playa Del Carmen nic za bardzo mi się nie podobało. W sumie nie wiedziałam, który wybrać i już przy odlocie na lotnisku zobaczyłam właśnie taki i mi się spodobał. On był w 2 wersjach, jeszcze ten tutaj kot był w takich kolorowych koralikach i też mi się bardzo podobał, ale finałów zdecydowałam się na ten. On jest głównie z wiskozy, tam 95% wiskozy i 5% elastanu, więc całkiem fajny skład. Jest bardzo długi, zakrywa pupę, także to mi się podoba. Mógłby być troszeczkę tutaj szerszy, no ale... Ale niestety, jakbym wzięła rozmiar większy, no to z kolei tutaj, wiecie, ten dekolt, wszystko byłoby
takie może za bardzo, więc zdecydowałam się na taki medium. Ma fajną długość rękawka, także generalnie fajnie się w nim czuję, więc jest super. I tutaj jeszcze taka bransoletka. W ogóle bardzo jest dużo kolorowych rzeczy w Meksyku, takich naprawdę, wiecie, Meksyk to jest kraj kolorów, tam jest wszystko mocno barwne, natomiast mi zależało na czymś bardziej stonowanym, więc znalazłam sobie coś takiego. Ona jest z koraliku, bardzo fajna i fajnie kolorystycznie pasuje tutaj do tej biżuterii, którą noszę do pozostałych bransoletek. Także ta bransoletka. I dla mnie to chyba wszystko, ale nie wiem, zobaczymy. W każdym razie mam jeszcze sporo rzeczy na prezenty i tutaj Wam pokażę. Meksyk to kraj tekili, więc kupiliśmy kilka takich, tutaj mam całą torbę takich właśnie małych tekili na prezenty. One były różne, one w różnych wersjach są, bardziej takie, widzicie, kobiece wersje, bardziej męskie, były w zestawach, także wydaje mi się, że na prezent bardzo fajna rzecz. Także takie tekilki. Kupiliśmy kubki, bardzo nam się spodobały takie kubki. Ja sobie wybrałam akurat taki w kolorze miętowym, a dla moich córek mam z innym motywem. Mi się bardziej spodobał ten motyw, mam fioletowy i różowy. Tak to wygląda. O, takie kubeczki fajne, bo mają biały środek. To chyba będzie z 250 ml, tak mi się wydaje. To jest ceramika, to nie jest żaden blaszany, chociaż tak troszeczkę są stylizowane może, ale takie kubeczki. Tutaj mam jeszcze jeden, one były tak zapakowane na prezent. Tutaj na prezent mam też zapakowane, nie będę tego rozpakowywać, kalendarz Majów. Taka pamiąteczka. Tutaj też na prezent taka piękna, ceramiczna popielnica. Szukałam, słuchajcie, bombki i udało mi się znaleźć, bo chciałam mieć też taką pamiątkę, którą mogłabym sobie celebrować w zimie, ponieważ nasza choinka jest zazwyczaj w takich kolorach czerwono-złoto-srebrnych, to znalazłam coś takiego. Będzie, wydaje mi się, bardzo fajnie pasowała do naszych pozostałych ozdób, a przy okazji w tym okresie zimowym też będzie nam przypominała o tej fajnej podróży. Tutaj mamy takiego zwierzaczka w domu, więc znaczy w domu to mamy kotka, mamy pieska w najbliższej rodzinie, więc dla pieska takie sombrero. To przy okazji jest też magnes, także coś takiego. Przywiozłam oczywiście magnesy, też wybrałam takie, ten jest, jeden jest na prezent, jeden jest dla nas, wybrałam takie też w stonowanej kolorystyce, chociaż było bardzo dużo kolorowych, ale najbardziej spodobały mi się takie i oczywiście takie z czyczenicą, żeby nam też przypominał o wycieczce. Tutaj moje córki sobie wybrały kilka wisiorków i Wam też pokażę, tu jest taki srebrny żółwik, on ma tutaj taki bardzo fajny, mieniący się na niebiesko, zielono, fioletowo, w środku kamyczek, nie wiem na ile to kamera oddala, jest bardzo ładny. I tutaj też drugi żółwik dla drugiej córki, tamten był na łańcuszku, ten jest na rzemyku, z takim z kolei brązowo-beżowo-miodowym kamieniem. Tutaj na prezent mam taki z takim koralikiem, to jest delfinek, z koralikiem, który się mieni na zielono, brązowo, kremową. Tak, bardzo, bardzo też ładny, przyjemny to też w prezencie. Tu moja starsza córka wybrała sobie jeszcze takiego kotka. I to, a nie, jeszcze nie, to wszystko. Jak byliśmy w tej wiosce Majów, tam było bardzo dużo takiego rękodzieła, były przyprawy, były różne miody, ale no wiecie, widziałam w jakich warunkach to się tam produkuje, więc za bardzo nie chciałam, ale chciałam koniecznie coś stamtąd przywieźć, a ponieważ miałam też w planach zakup łapacza snów, to wybrałam sobie coś takiego. Te frędzelki teraz się tutaj
troszeczkę skotłowały w reklamówce, ale sobie to wszystko ładnie rozprostuję. Były różne takie bardziej kolorowe, ale wybrałam taki stanowany, żeby pasował do naszego mieszkania, więc taki łapacz snów. No i to tyle, słuchajcie. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. No, tak jak mówię, to nie są rzeczy tylko dla nas, to są też prezenty. Nie brałam też za dużo tych rzeczy, bo cały czas miałam z tyłu głowy, że po prostu potrzebne jest też miejsce w walizce, więc wiecie, musiało się to wszystko zapakować i to tak jeszcze bezpiecznie, żeby przetrwało podróż, także tak. Jest już wieczór, przychodzę do Was, żeby się z Wami pożegnać. Ja dzisiaj miałam taki dzień typowo ogarnieniowy, ale już w miarę jest ok. Posprzątałam sobie z grubsza mieszkanie, teraz szykuję kolację. Także tak, no i tradycyjnie, jeśli Wam się podobał mój vlog, to proszę o kciuki w górę. Jeśli lubicie ze mną spędzać czas, to zasubskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa!